Dzisiaj mamy już dziesiąty dzień letnich nauk o Marnok. Chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich lamów tulku, Gesie. Wszystkich członków sangi, mnichów, mniszki oraz wszyscy, wszystkich przyjaciół w darmie, którzy słuchają i oglądają przez internet. Wszystkim przesyłam też idelek. Hmm. Przedniego dnia mówiliśmy o tym, jak Mahakasiapa oskarżał Onandę o o kilka takich wykroczeń. Wówczas mówiliśmy o tym, jak to zostało zapisane w czterorakiej wina i w tradycji Guptataka, Guptaka. Ale e, e, istnieje również w, wersja e, pięcioczęściowej częściowej winai Również z tradycji i również e, e, podobne, podobną relację znajdziemy w tekście terawady, z tradycji terawady. I one są one się różnią nieznacznie między, między sobą. A teraz przejdziemy jakby do, do, um, do tak jakby tego porządku tych wszystkich wydarzeń e, w, w innych tradycjach. Na przykład um, w tych właśnie pięcioczęściowej winai, e, w szkole Salwastiwada e, i um, i, w, i, w mula, i w, również w tradycji mula serwastivada Tak, bo te relacje są nieco różną się niektórymi szczegółami, więc chciałbym jakby przytoczyć Wam jakby tą listę, czy jakby ten porządek tych, tych, tych zdarzeń, jak on został przedstawiony w tych różnych tekstach. Teraz y, zgodnie z Mahasanki kawinają. Maca najpierw dowiedział się o parinirwanie Buddy i postanowił zwołać radę. To było wtedy 499 mnichów. Ananda jeszcze wtedy nie był arhatów. Ananda jeszcze wtedy nie był arhatem, więc, więc jego wtedy nie wliczano jeszcze w tym momencie. Następnie, poza tym Mahakasyapa mówił jeszcze wtedy, że, że Ananda był jak, jak szakal. Jak, jak, jak jakiś taki naj, najgo, to, to było jakby takie najgorsze przezwisko, jakie można, można określić, można było wtedy określić innego człowieka. Ale Ananda później um, um, zaczął medytować, praktykował, i, praktykował i osiągnął rezultat, rozciągnął Satarsan Arhata. Stąd, stąd e, ostatecznie było już 500 archatów, którzy podróżowali do e, Radża Grichy, razem do Radża Grichy. Muszę poprawić coś na prezentacji.

i oni dotarli do Raja Grifie, do, do um, jakby takiej jaskini siedmiu jezior, e, i tam przygotow rozpoczęli przygotowania. E, potem e, Machakasiapa Macha zaczął wypytywać, upali o Winaje, bo on dzierżył jakby nauki winaj, a Następnie Machakasiapa zaczął e, jakby. Wcześniej i wcześniej natomiast, natomiast później przyszedł do Anandy i wcześniej mówiliśmy, wcześniej mówiliśmy o siedmiu takich błędach, które Mahakasiapa wytykał Anandzie, natomiast w tym tekście mówi się o sześciu. Poza tym mówi się tutaj, że, że poza jaskinią usiadło również tysiąc innych bikszu, którzy również rozprawiali na temat nauk Buddy. I, i, I następny punkt dotyczy tego, że wszyscy uzgodnili, że, że nie będą tworzyć żadnych nowych zasad, których Buddha nie ustanowił i że też żadnych z tych, które Buddha ustanowił, nie, po, nie pominą. Żadne nie zostaną e, wykluczone. Zgodnie zaś z. E, teraz tutaj mamy listę tych, tych jakby porządek tych zdarzeń, zgodnie z, e, ze szkołą Sarvastivady.

jak zdecydował się zwołać radę, jak Mahakasyapa w końcu e, e, pozwolił Anandzie, Anandzie dostąpić do, tego, do tej rady, e, jak wszyscy podróżowali do Radza Grichy, e, jak Ananda osiągnął rezultat, czyli stan Arhata. Potem Mahakasyapa wypytywał Upali o winaje a Następnie za, wypy, za wypytał Anandę o wszystkie sutry. Z... Tutaj głównie chodzi o, Amidharm, o Abhidharmę. Potem była dyskusja dotycząca tych, pośred... tych dalekich, takich drobniejszych zobowiązań bikszu. Potem była dyskusja na temat tych pięciu błędów Anandy. Potem wątpliwości purny potem jak Ananda e, e, a, rozmowa Ananda z Bikszuczaną, e, potem e, o tym jak e, służąca ofiarowała szaty darmy. I to mniej więcej w, w, tak wygląda porządek w tym tekście. Teraz w, na, na, tej, na tej trzeciej liście mamy porządek zgodnie z Maha która jest, która obowiązuje w, w systemie chińskim, w tradycji chińskiej. W tym tekście. Ten mówi się o takim tekście, który się zatytułowany jest o, o, Ostateczne Punkty dotyczące Winai. Jest ich, jest ich 17 rozdziałów i my je uznajemy jako, jako tekst winajw w tradycji tybetańskiej, natomiast i natomiast i, i w, te, te teksty w tradycji tybetańskiej i chińskiej się różnią. I w tym tekście na przykład mówi się o tym, że Mahakasiapa dowiedział się o parnirwanie Buddy, zdecydował się zwołać Radę. Potem 49, potem Mahakasyapa po raz ostatni zobaczył Buddę podczas, przepraszam, podczas e, kremacji, zdecydował się e, zwołać radę. Potem, Potem e, Macha Kasiapa, w tym, w tym tekście, w tej wersji jakby Ananda został jakby, jakby był takim e, Y, 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 że jakby że archaci zabrali go i Mahakasiapa uczynił go takim służącym, kimś takim, kto, takim pomocnikiem, bardziej niż członkiem rady. Najpierw. Potem wszyscy, wszyscy zebrali się, y, przygotowali się do y, rady. Kiedy już. Y, y. Potem um, Ananda um, otrzymał nauk, odpowiednie nauki, osiągnął rezultatów praktyki. Najpierw. I tutaj w tej wersji najpierw Maha, Maha Kasiapa, e, ma, najpierw Maha Kasiapa jakby wyrzucił Anandę, bo zarzucił mu tych tych pięć, czy sześć, czy siedem błędów i został wyrzucony po prostu z rady. E, wówczas Ananda e, otrzymał nauki od właśnie od innego bikszu, osiągnął stan arhata i wrócił do do, do, te, w to miejsce, do tego miejsca. Wówczas Mahakasjapa wypytał Anandę o wszystkie sutry, a potem Mahakasyapa wypytał Upali o wszystkie zasady dotyczące winai i, i więc tutaj, jakby, o, jakby ten porządek tych wszystkich zdarzeń jest nieco inny. Jak powiedziałem poprzednio poprzedniego dnia, dolgio acido dolgio drago combato acido quindi quindi gap quindi zupar gio quindi rosimbi celian neumandambesorci więc Więc nie, w niektórych tekstach mówi się o tym, że Maha Kasiapa jakby wytykał te błędy Anandzie, zanim on otrzymał e, o, zanim on osiągnął rezultat arhata. zaś w innych tekstach mówi się o tym, że to już się stało po tym, jak e, Ananda osiągnął stan arhata i wrócił do, do Rady. Na przykład e, w winai e, Terawady i w większości innych tekstów właśnie tak się to przedstawia. Że dopiero jak Ananda osiągnął stan Archata, on został jakby wpuszczony do tej groty, na tą radę i wówczas Mahakasyapa zaczął go o te błędy wypytywać. Nie mam. Podobnie testy różnił się um, co do tego, ilu tych, ile tych błędów um, było, ile, ilu, ile tych błędów um, Mahakasaka przedstawił. Um, Więc kiedy um, spojrzymy na tą drugą drugą. Um, na przykład, mu... e, później, później e, za jakiś czas przedstawię to z zupełnie innej perspektywy, to znaczy z perspektywy komentarza do 100 tysięcy e, ślok, e, e, permity, 100 tysięcy ślok e, e, na i, e, i jak to e, z tej perspektywy mahajany wygląda, ale do tego przejdziemy. Więc teraz chciałbym a, omówić jeszcze e, ten e, tą radę z, z punktu widzenia z, z punktu widzenia e, terawady, z punktu widzenia tradycji Dharmagupta, e, jak, jak ta rada wyglądała e, po kolei. Więc punkty Tutaj chodzi o ten tekst i tą, tą cztero, czteroczęściową winaję, tak? Większość tego już omówiłem. Mówiłem o tym, jak jak, jak, jak ma Maha Kasiapa dowiedział się o pary nirwane, jak doszło do. do e, e, spalenia zwłok Buddy, ciała Buddy, jak zorganizowano radę w Rajja Griha i jak mówiono o tych takich pomniejszych, jakby drobniejszych jakby zasadach winai, o których Ananda wspomniał, że budda raz, raz wspomniał, że mo można by było je pominąć. Kiedy e, wszyscy e, ci wszyscy archaci zebrali się w gricha, e, to był pierwszy miesiąc Monsunu. Czasami mówimy o pierwszym, drugim, trzeciej, o trzecim miesiącu lata w, w, w kalendarzu tybetańskim. Ale z punktu widzenia, z punktu widzenia. Mm, Indii, to był pierwszy, pierwszy miesiąc z trzech miesięcy monsunu. Te, te miesiące mają swoje własne nazwy sanskryckie. Stąd wiemy, że to był właśnie, to był właśnie początek tego miesiąca pory deszczowej. Więc oni zaczęli od y, naprawiania i, i jakby ulepszania, przygotowywania miejsca do, y, do noclegu, do odbycia rady i itd. Praktycznie pierwszy i drugi miesiąc się przygotowywali, odpoczywali, y, przygotowywali miejsce i medytowali na różne diany, na, praktykowali różne rodzaje medytacji. Potem, potem w, dopiero w trzecim miesiącu, doszło faktycznie do, tego, do, tego, do tej rady, do tej dyskusji na temat nauk pozostawionych przez Buddę. I, i w, w tym tekście mówi się o tym, że zaczęto od Winai, czyli e, wówczas panowała tak demokracja, takie mniej więcej demokratyczne zasady w, w, w Sandze. I więc y, każda, każda z tych części jakby tej rady za, w tekstach przynajmniej zaczyna się, się e, takim zdaniem, że o szlachetni, jeżeli to jest dobry czas i jeżeli się zgadzacie, to teraz e, poprosimy Upali, aby opowiedział o zasadach winoj. Tak, zawsze jest ten, ten, taka, taka prośba, jeżeli to jest właściwy czas, właściwe miejsce, e, to, to przechodzimy do kolejnego punktu. Więc tak jak mówiłem, oni wszyscy zebrali się w Gricha. przygotowali jakby swoje miejsca do spania. Tam już były takie miejsca, to, to miejsce już było przygotowane. Oni się tam zbierali, zbierali często wcześniej, ale trzeba było je jakby naprawić, zreperować. długo nie były jakby nieużywane, nie odwiedzane, to miejsce może nie było przez jakiś czas odwiedzane, trzeba było, trzeba było część z tych z tych miejsc, w, w, w mieszkania tych. Miejsce zamieszkania mnichów jakby przygotować, odnowić, posprzątać, naprawić, i tak dalej. Potem medytowali przez miesiąc, a następnie poprosili Upali, aby opowiedział o Winaj. Więc Kasiapa musiał najpierw to za, za, zaanonsować, całej sangi, więc zaanonsował właśnie w ten sposób. W ten sposób że tam oszlachetni, o ile to, jeżeli to jest dobrze czas i zgadzacie się teraz, to poprosimy upali o to, aby o, 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 o powiedział o zasadach Miowani. Następnie upali oczywiście musiał odpowiedzieć. I, więc cała całe ten, całe ten, e, e, ta rada jakby e, odbywała się na zasadzie pytań i odpowiedzi. Pytania zadawał Mahakasyapa, a odpowiadał w tym przypadku Upali. Upali był w tym z mnichów, uczniów buddy, który najlepiej znał, znał zasady winai. To jemu budda przekazywał wszystkie, wszystkie zasady, kazał mu zapamiętać wszystkie zasady dotyczące Vinai. Więc Mahakasyapa pytał, pytał go o. Za, za. Więc oni najpierw, najpierw za każdym razem upali musiał się pytać, czy, czy Sangę -e, czy nie ma nic przeciwko temu, że on odpowie w taki, taki sposób. Dopiero jak Sanga się zgodziła, to on odpowiadał. Więc jakie pytanie zadawał Mahaka Na przykład, gdzie, kiedy od, kiedy, gdzie, gdzie doszło do pierwszego upadku? Do, Pamiętacie, było bo ponad 250 zasad, tak, winaj, i te wszystkie zasady są podzielone na oczywiście ten, ten, ta, 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 ta liczba różni się w zależności od, od tradycji winaj, ale te wszystkie tak czy inaczej, wszystkie tradycje zgadzają się co do tego, że że te wszystkie zasady Winaj są podzielone na, o, na, na, o, na e, takie grupy, i te w tej pierwszej grupie są te cztery upadki. Więc Kasiapa zadał pierwsze pytanie, gdzie, gdzie doszło do pierwszego, do pierwszego upadku i kto, kto się go dopuścił? Upali odpowiadał. To miejscem było Wajsiali, a, a, a a mnichem był Sudata, syn Kalandaki. Następnie Mahakasyapa zapytał, gdzie doszło do drugiego upadku? A Upali odpowiedział: To było w Rajagriha. Chodziło o, o Danikę, syna Grancarza. On, On dopuścił się takiego upadku. Kasia ja pan następnie zapytał, gdzie doszło do trzeciego upadku. Upali zaś odpowiedział to było na brzegach e, la, e, na brzegach jeziora Markata e, e, i dopuściła się go Biksuni. E, to było w Vaishali, gdzie doszło do, do czwartego e, do czwartego upadku i upali odpowiedział, e, również dopuściła się, do, to, byli, to byli biksu i e, którzy dopuścili się go na, również na brzegach jeziora Markata. Więc, więc to były pierwsze pytania Mahakasiapi Kiedy doszło do takich, do takich zdarzeń i kto się ich dopuścił? Potem e, tak, samo, e, tak samo Mahakasyapa wy, wy, wypytywał o kolejną grupę takich ciężkich, e, ciężkich przy, jakby złamań, e, ślubowań, kiedy doszło do pierwszego takiego e, złamania. I Upali odpowiadał, że to było w Shiravasti i dopuścił się go Biksu Kalodain. Podobnie i, i w ten sposób te, Mahakasia Padu wypytywał o kolejne, o drugie, takie o drugie złamanie, o trzecie, o czwarte. Potem następną grupą y, 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 zasad winai są takie pośrednie, y, pośrednie jakby y, co naruszenia. I, i po, podobnie, jakby Mahakasyapa wypytywał o pierwsze takie zdarzenie, o drugie, o trzecie, kto tego kto dokonał, kiedy ten tego doszło i więc całe, cała ta, ta rada odbywała się w formie takich pytań i odpowiedzi. Uh, Te, i znowu jest kolejna grupa takich ciężkich, y, 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 ciężkich naruszeń. i podobnie Mahakasia się, się wypytywał y, kiedy do, kto się ich dopuścił, tylko kiedy to się stało. I Makaka y, upali, odpowiadał, że, y, że to, było, to był gang chrześciu, który pierwszy dopuścił się takiego y, naruszenia. Kolejne naruszenia, kolejna grupa takich naruszeń zła, z, z samaja y, 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 zasad winali y, 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 y. Kiedy przeszli do kolejnej grupy, cały, cały, cały ten proces odbywał się w, w taki sam sposób. I Potem, na, potem kolejną grupą są te m, takie m, naruszenia e, wyznawalne, które można jakby szybko wyznać, żeby je oczyścić. I e, znowu zapytał o nie, a upali odpowiedział, że do pierwszego o, o, takiego naruszenia doszło w śrawasti e, to e, dopuściła się go Bikshuni Utpala Varna. A następnie Mahakasiapa zapytał o, 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 o drugie kiedy doszło do drugiego takiego naruszenia, trzeciego, czwartego itd. Na, na końcu są takie mm, zasady dotyczące mm, ćwiczenia dyscypliny. I razem jest ich ponad sto. I znowu Mahakasiapa wypytywał, kiedy doszło do pierwsze, do pierwszego naruszenia, do kolejnego i tak dalej. Wypytał o wszystkie. A Pali potrafił odpowiedzieć na każde pytanie i najpierw odpowiedział, że o do pierwszego do, doszło w Śravasti i do, dopuścili się, dopuścił się go Gang sześciu. Um, i w ten sposób jakby przeszli przez wszystkie ponad 250 zasad winaj. Następnie w ten sam sposób przeszli do, do wszystkich zasad dotyczących dodatkowych zasad dotyczących biksuni. Potem, kiedy już te wszystkie zasady wina i wszystkie, wszystkie ślubowania e, zostały omówione, e, znaczy wówczas przeszli do ślubowań. E, w, wtedy Mahakasiapa zapytał, kiedy doszło do pierwszego pełnego ślubowania, kiedy Buddha udzielił pierwszych pełnych ślubowań, e, zaś pali odpowiedział, że, że miejscem był miejscem było Varanasi, a o, i Budda przekazał je e, e, grupie pierwszych pięciu uczniów. Podobnie Mahakasiapa zapytał, a, a, a kiedy kiedy Budda po raz pierwszy e, w, po wyjaśniał zasady dyscypliny praty moksha, e, e, własnego wyzwolenia. Utpali odpowiadał, to było w Gricha, um, Buda nauczał, um, um, przekazał te nauki grupie no, m, nowych mnichów. Kiedy za, następnie, kiedy doszło do pierwszego um, um, odosobnienia pory deszczowej. Odpali odpowiedział, to było w śrawasti i e, zdarzyło się dlatego, że e, ze względu na pewne e, złe zachowanie gangu sześciu mnichów był taki. Potem e, e, Machasz zapytał, kiedy doszło do pierwszej e, parawany. E, prawa rany, przepraszam, e, kiedy za śra, śrawa, zaś Upali e, odpowiedział, to było w śrabastii. I doszło do tego ze względu na złe zachowanie gangu sześciu mnichów. I w ten sposób jakby, przesz, jakby przeszli przez wszystkie jakby główne ślubowania i praktyki e, sangi. Więc jakby. U, upali jakby zebrał, podsumował e, e, wszystkie nauki, wszystkie zdarzenia dotyczące z, e, zasad e, e, i ślubowań, zasad, e, których mają przestrzegać mnisi i mniszki, ich ślubowań, e, z procesu, o, w, 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 jakie, w jakim udzielane są te ślubowania i tak dalej. Wszyscy mnisi jakby usłyszeli je nagle jakby w całości. W, 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 um, um, one wszystkie zostały zebrane. Tak to zostało przedstawione w tym tekście. W, w, w ten sposób jakby zebrali jakby wszystko dotyczące zasad winai, ślubowań, święceń, sposobu udzielania święceń, posady, czyli posio, po, po, sociągu. Zebrali wszystko dotyczące odosobnień pory deszczowej, zebrali wszystko dotyczące tej, tej ceremonii prawa rany, zebrali wszystko dotyczące, dotyczące ubioru mnichów i mniszek, zebrali wszystko dotyczące leków zebrali wszystko dotyczące tej ceremonii katiny. Mówiliśmy o niej, tak? O tej, o tej ceremonii, kiedy się dostawiało szaty. <tryk> Więc po prostu tak. Wszystkie te nauki zostały zebrane razem. Zostały I nazwali je koszem winaj. Więc jest, kosz winaj jest jakby, jakby takim ogólnym nazwą na wszystkie ślubowania dotyczące e, prati mokrzy, sojongu, e, ubioru mnichów itd., itd. To wszystko zawiera się w tym koszu winaj. Więc tak opisuje to, to ta czteroczęściowa winaja. Pięcioczęściowa Ja przedstawiają to, to wszystko bardzo podobnie. Myślę, że nie ma sensu tego wszystkiego pow powtarzać, ponieważ e, te teksty przedstawiają to w bardzo podobny sposób. Są tylko bardzo drobne różnice. Są pomiędzy nimi bardzo drobne różnice. W, w tradycji Theravady e, Mówi się doku, praktycznie dokładnie o tym samym. Więc we wszystkich jakby tych szkołach winai dyscyplina winai dla i Biksun, biksuni e, jakby e, przedstawia się w formie pytań. Mahaka siapa zadawał pytanie, upali odpowiadał. To wygląda tak, jakby to, to był, jakby było tam ich tylko e, dwo, e, dwoje. E, e, ale, o, ale musimy pamiętać, że oni jakby siedzieli pomiędzy 500 e, in, 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 innymi mnichami, e, ale tylko oni byli jakby zaangażowani w tą rozmowę, w tą. W, jakby, tak czy inaczej, w ten sposób upali, jakby skompilował całą winaję. Następnie, po, potem poproszono Anandę o wyrecytowanie wszystkich słów z Futr, o przedstawienie wszystkich nauk buddy. Najpierw Mahakasyapa znowu musiał poprosić po Sangę o pozwolenie, czy, czy, czy to jest odpowiedni czas, czy to jest odpowiednie miejsce, czy się wszyscy zgadzają. Jeżeli tak, to dzisiaj zapytam Anandę, o wszystko dotyczące, o wszystkie nauki, e, e, sutr e, w, przedstawione przez Buddę. An ananda wówczas poprosił, e, Bikshu, posłuchajcie mnie, jeżeli ten dobry, właściwy czas nadszedł, jeżeli się zgadzacie, to ja teraz o, przedstawię te wszystkie sutry. Więc za każdym razem był ten taki ceremonia, uproszenia, sangę o pozwolenie. E, to był taki jakby ry, cały rytuał z tym związany. Więc Mahakasyapa zaczął wypytywać podobnie, w podobny sposób Maanandę o, o sutry. Cały czas trzymamy się tej czteroczęściowej winai, tak? Więc jest taka sutra e, Brahma e, się pytał, gdzie, gdzie ona była po raz pierwszy e, wygłoszona. Potem jest kolejna sutra i najpierw py, py, pytał na przykład. E, e, Księga jednego, gdzie ona, gdzie ona była nauczana. Księga dziesięciu, gdzie ona była nauczana. Abinisz Kranasz Sutra. Sutra wielkiego, wielkiej współzależności. Sutra pytań sakry i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem Ananda pytał, gdzie, gdzie po raz pierwszy Buddha wygłosił te nauki, gdzie po raz pierwszy Buddha wygłosił tam, wygłosił tam, te nauki. I tak po kolei. Więc to były takie dialogi dotyczące sutr. I w ten sposób, jakby Ananda je opisywał i wymieniał i, i przedstawiał. Następnie mnisi podzielili sutry, podzielili sutry zależ, na przykład te długie sutry, długie nauki buddy, nazwali długimi wykładami. Średniej długości jakby nauki nazwali średnimi sutrami, czy też średniej długości sutrami, a krótkie krótkimi. Albo są takie sutry, które opowiadają o różnych kategoriach darmy, są takie sutry, które wyliczają różne różne kategorie, różne cechy i tak i to są takie, to się nazywa jakby takie sutry numeryczne, można być może tak to przetłumaczyć. Albo są, są takie sutry, które przedstawiają na przykład historię dziataki, e, 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 sutry, e, sutry, przedstawiają narodziny buddy, przedstawiają rezultat e, e, karmy e, 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 i tak dalej. I to, to jest zebrane w, w taki duży zbiór e, e, powiązanych wykładów. E, in, Teraz większość tych sutr jest dostępna w języku tybetańskim, ale nie wszystkich. Na przykład jest, są, są takie cztery agamy, czyli takie cztery, cztery, zbiór czterech sutr, który nie, nie istnieje w języku tybetańskim i nie został przetłumaczony. Znamy, znamy pewne sekcje tych czterech agamów, ale, ale nie, nie, zna, nie mamy ich w całości. Ale, ale te sutry są dostępne cały czas w języku, są przetrwały w języku pali, jest, jest tłumaczenie w tradycji Sarvastivady. Więc w przyszłości musimy znaleźć kogoś, kto, kto dobrze zna te teksty, które, jest wykształcony w tych tekstach, zna język pali i będzie w stanie przetłumaczyć to na język tybetański. Jeżeli, e, jeżeli będę w stanie, to spróbuję to, to tego doprowadzić. To jest za duży projekt, też być może dla jednej osoby, i sam na przykład tego nie dokonam. Tak? Nie, 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 sam nie mogę się tym znając, ale musimy o tym pamiętać, że, że jest takie zadanie do wykonania. Poza tym są takie właśnie te, te kompilacje, jak właśnie e, sutra, e, jak sutra narodzin, e, Jataka Sutra, e, sutra analogii, sutra e, znaczenia słów, sutra dar, wersy e, darmy, e, Rajana Sutra itd., itd. To, które zostały nazwane takim zbiorem e, rozmaitych sutr i one wszystkie należą do kosza Abidarmy. Bo po, Tybe, po tybetańsku się nazywa nie może nie nierozmaity, rozmaitymi sutrami albo ale wieloma sutrami jakoś tak. Hmm. I one jakby tworzą właśnie ten kosz Abidarmy. Więc mamy winaje, mamy, mamy te sutry, sutry jakby głównych nauk budy, i, i, i sutry, które, które należą do działu abidarmy. I to tworzy tak, tak zwane trz, trzy pitaki, czyli trzy kosze <noise> Rozmowy Ale... pomiędzy Kasiapą a, a Anandą y, y, wyglądały właśnie dokładnie tak, bo, że Ananda się pytał. Czy, czy kiedy, gdzie została ta sutra jakby, te nauki przekazane przez Buddę, komu zostało przekazane, w jakim miejscu, kto był obecny, czy one były głównie przekazywane bikszu, czy Bikrzuni, czy Bogowie byli tam obecni itd. itd. na dwa. I ten jakby e, e, kosz sutr i kosz amidaby, a, 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 a jakby wygląda podobnie. tak jakby struktura tych tych wszystkich pytań odpowiedzi jest bardzo podobna. Tady jedzie i czwórcza winady, czteroczęściowa winaja i pięcioczęściowa winaja, że tak powiem opisują te wszystkie te, te wszystkie darzenia bardzo podobnie. Następnym punktem jest, jest po, po tym jak zebrano wszystkie sutry, istnieje taka w tej czteroczęściowej winaj Pojawił się tekst dotyczy, do, 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 do jakby taka sekcja dotycząca Purany. Purana, Purana był, był takim nauczycielem, znaczy jednym z uczniów Buddy, który był bardzo uzdolnionym nauczycielem, po, po, potrafił unauczać i on by jakby ze wszystkich pikszu Buddy był najlepszym nauczycielem, naj, 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 najzdolniejszym nauczycielem. I on nie, nie pojawił się na radzie, on jakby nie został zaproszony na radę, ale usłyszał o tym, że pięciuset bikshu zbiera się w Rajagriha, żeby złożyć, jakby zebrać całą darmę. Jak on się o tym dowiedział, to zebrał pi swoich pięciuset bikshu i przybył do Rajagriha. Jak już wcześniej wspominałem, wszędzie się mówi o 500, 500. Wszędzie, tutaj, tutaj jest mowa o 500, tam jest mowa o 500. 500 wszędzie, wszędzie w tych tekstach pojawia się liczba 500, kiedy, kiedy chodzi o wyrażenie po prostu bardzo wielu. Więc kiedy Purana ze swoimi uczniami pojawili się w Radzie Gricha. A Purana powiedział do Mahakasyapy: Słyszałem, że Ty i pięciuset arhatów zbieracie e, całą Winaję i darmy Buddy. Chciałbym uczestniczyć w tej Radzie i usłyszeć tę. Um, ale. Ale pojawia takie pytanie. W owym czasie, podczas, w, w środku, jakby tego całe, całej rady, e, Mahakaśiata zebrał 500 biksów, prawda? A Puranas też przyszedł z, z kolejnymi 500 biksów, czyli razem byłoby ich 1000. Ale później, ale później wszystkie przekazy zgadzają się co do tego, że było ich 500. Więc Porana przybył z tymi swoimi, a 500 e, bikshu. Więc czy oni zostali dopuszczeni do tej rady? Czy, czy uczestniczyli w całej tej radzie? Czy tylko w jakiejś e, pewnej części? E, ciężko powiedzieć, jak to, jak to dokładnie wyglądało. Tak czy inaczej, Purana przybył do Radza Griha, powiedział, że poprosił o, o to, żeby, żeby uczestniczyć w tej Radzie. To było najprawdopodobniej w czasie, kiedy rozmawiali o Winaji. Gdy skończyli tę dyskusję, to zebrali jakby wszystkie zasady, wszystkie nauki dotyczące wino i wszystkie zasady, wszystkie ślubowania i tak dalej. A Purana odpowiedział usłyszy. Słyszeliśmy, co zebraliście, ale ale Purana powiedział, ale istnieje pięć o, osiem zasad, z którymi się nie zgadzamy. Purana Kurana, e, e, powiedział, że w, w przeszłości, kiedy towarzyszyłem Buddzie, to ja słucha, słyszałem, jak Budda e, mówił o tych ośmiu zasadach. Więc dlaczego ich nie uwzględniliście? Na przykład. Na przykład, czy to dotyczyło tego, czy mniejsi czy czy mogą zbierać pożywienie, gotować je sobie sami, serwować je sobie sami, czy mogą po prostu sami sobie organizować, przygotowywać pożywienie? Czyli chodzi o pożywienie, które nie zostało które nie są nie, nie, nie pochodzi z, z jałmużny tak poza tym również istnieje również wiele innych rzeczy do jedzenia, które nie należą do nikogo rosną na drzewach albo można je zebrać na polu z, albo na łące z wody itd. I czy i czy mnisi są mogą takie pożywienie zjeść. Podobnie e, pewne pewne owoce trzeba było najpierw przygotować odpowiednio, na przykład obroć, albo, e, 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 żeby można było je zjeść. Więc jeżeli, jeżeli Świecy przygotowują tego rodzaju e, owoce, to czym nisi mogą je jeść i tak dalej. Więc to, 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 to ale tych osiem Zasad dotyczyło i, i Purana uważał, że, że, że on słyszał, iż Budda zabraniał tego rodzaju praktyk, znaczy tego rodzaju aktywów, że, że, że mnichom i mniszkom nie powinno tego, nie, po, nie, nie powinni tego robić. I on jakby Wystosował taki zarzut wobec Mahakasiapy, że ja słyszałam, jak był do tego zabrania, a ty tego, a ty tego do tego na to pozwalasz. A co Mahakasiapa odpowiedział? Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że, że kiedy że był taki okres w, w historii Sangi, gdzie nie było jedzenia. Była, była, Panowała epidemia, było małe, uprawy były niewielkie, nie było zbyt wiele jakby pożywienia, ludzie wokół nie mieli zbyt wiele pożywienia, sami mi było jakby ciężko wówczas. Powodowani współczuciem, nie mogliśmy, nie mogliśmy prosić ich, aby jeszcze nas karmili, więc sami zbieraliśmy pożywienie i sami je sobie gotowaliśmy. Więc nawet jeżeli e, wcześniej czy później Buddha e, za, za czasów jakby dostatku do e, e, mówił, żeby takich działań unik unikać, to w tej określonej sytuacji jej je na nią poz pozwolił. Na co poranna się jakby troszkę e, miał inny argument. Przecież Buddha był wszechwiedzący. On wiedział dokładnie co robi, jeżeli jeżeli nawet jeżeli raz czegoś zabronił, to już nie zmieniał zdania. Naśmaha Gasiapa tłumaczył ponieważ Buddha jest wszechwiedzący, stworzył zasady winaj i, i tworzył je zgodnie z, jakby z wymogami czasu i miejsca. Są takie sytuacje, w których, w których na coś zezwalał. Są, były sytuacje, w których tego samego zabraniał. Tak w ten sposób Buddha tworzył te zasady. Podobnie, kiedy zbieramy darmy, buddy, nauki buddy. Jeśli chodzi o zasady winai, to nie będziemy tworzyć żadnych nowych dodatkowych zasad, będziemy przyjmować tylko te, te zasady, które Buddha sam stworzył i nie będziemy też żadnych omijać, dlatego uznaliśmy, że to jest jasne w tych, w tych osiem zasad jest objaśnionych w jasny sposób. Podobnie się to przedstawia w tradycji Terawady. Głównie chodzi o, o to, że Purana był ważnym uczniem Bundy. Dlatego poświęcono mu niejako osobną sekcję w, tej, w tych tekstach y y związaną z jego wątpliwościami. Więc ponieważ on był y, ważnym uczniem, ważnym nauczycielem, y, wyraził tego rodzaju wątpliwości, więc postanowiono je zapisać. Postanowiono y, zapisać również od odpowiedzi Machanka, siapy i tak dalej. Być może też Purana nie, nie wiedział o wszystkim, co Mahakasyapa i 500 arhatów jakby ustalili podczas tej, tej rady. Dzisiaj, że... dzisiaj już kończymy nauki. Nie będziemy jakby mieć drugiej sesji.

Będziemy wspólnie recytować e, pół Darów dla e, Siakyamuniego. Wykonaliśmy ją e, również e, w zeszłym roku. I, e, 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 jest, są jakby takie trz, trzech idamów kadampy. Pierwszym jest Shakyatuba, czyli czyli Buddha Siakyamuni. Potem drugim jest Avalokiteshvara. Trzecim. E, e, tara, e, czyli, czyli specjalny, jakby Jidam e, Atishi. A czwartym jest Aciala. Więc to były, to były cztery, to są jakby cztery główne idamy e, tradycji Kadampa. I w naszej tradycji tak pokadził. która jest jakby takim połączeniem kadampy i mahamudry. Mam Mahamudry, która pochodzi od naropy i Maitripy, Tilopy, również sześciu jok naropy i tak dalej. Więc one zostały połączone z instrukcjami treningu umysłu Kadampy. I te, te nauki Kadampy jakby są, stanowią zawsze podstawę jakby wszystkich innych nauk, przynajmniej w tradycji kadziu. E, można powiedzieć właśnie, że, że, że Kadziu jest takim, takim połączeniem Mahamudry i Kadampy. Oczywiście, nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakby w odpowiedni sposób podążać za obiema tematy, tradycjami, we właściwy sposób. Tak czy inaczej, Buddha Shakyamuni jest jakby jednym z głównych idamów Kadampy. No i ono oczywiście jest jakby panem jakby wszystkich nauk, więc w zeszłym roku skomponowałem taką krótką pudżę niego, którą e, e, wykonywaliśmy w zeszłym roku i w zeszłym roku po prostu tak naprawdę mieliśmy jakby główny tekst do recytacji, który pokazywaliśmy na prezentacji i recytowaliśmy, ale nie było jeszcze tych tych całej drobnych drobnych jakby tek, tego, tego drobnego tekstu wyjaśnia, wyjaśniającego e, w Pudży. E, I ja się teraz zabrałem za tą, za, tą, za to dokończenie tej, tej całej Pudży i, i dużo poś, czasu poświęciłem e, spisaniu, e, e, jakby dokończeniu całego tego tekstu, rytuału. Więc mam nadzieję, że już skończyłem tą Pudzosiakiem ja u niego, więc jeżeli będziemy mieli czas. Mam nadzieję również, że, że napiszę taką pochwałę dla Buddy. Mam nadzieję, że, 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 że moja, moja intencja jest, żeby żeby to zrobić i, i... Ale z drugiej, z jed, z drugiej strony dochod, doszło do tego, że ja, za, ja tak się zaangażowałem w, dokończa, w kończenie tego rytuału, że, że czasami po prostu za mocno i jednocześnie muszę nauczać i zapominam, że tutaj muszę nauczać i troszkę się moje, moje, mój czas rozdwoił. Mam, mam nadzieję, że, że, że dokończę to teraz dokończę, dopiszę, dopiszę pochwały dla buddy. I dopiszę go do tego rytuału y, Niego i y, 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 y może ta budża, pudża będzie skończona na czas.